Który przechodzi w sposób taki fizyczny obok komory celnej Lewiego, patrzy na niego i powołuje go. Potem tak naprawdę są dalsze powołania, bo są powołania tych wszystkich celników i grzeszników, którzy przychodzą do Chrystusa. Oni również idą za Nim, są w Jego bliskości. I to jest to powołanie fizyczne, zewnętrzne, ale ono wyraża też to powołanie wewnętrzne, że oni poszli za Nim, zostawiwszy wszystko, przygnąwszy do Chrystusa, związawszy swoje życie z Nim. Żeby pójść za Chrystusem, trzeba zostawić to, co się ma. Lewi miał wiele. Był bogaty. I to nie tylko chodzi znowu o pieniądze, ale to bogactwo jest to wewnętrzne, to przylgnięcie serca do pieniądza, to uwiązanie, to zniewolenie pieniądzem. I pod tym względem Lewi jest bardzo bogaty. Podobnie jak ci inni celnicy, grzesznicy. Na tym polega grzech. Że wiąże człowieka z tym źródłem grzechu. Wiąże go chciwością. Wiąże go zazdrością, gniewem, nieczystością. To są te więzy bardzo, bardzo poważne. I Chrystus przychodzi i odcina od tych więzów. Dlaczego jest to możliwe? Chyba najpiękniejszym komentarzem, jaki mogliśmy usłyszeć, jest komentarz samej dzisiejszej liturgii. Komentarz z listu świętego Pawła do Hebrajczyków. Bo tym, który przychodzi, to jest Słowo Boże, Jezus Chrystus, Bóg sam, Syn Boży. To jest to Słowo, które, jak słyszeliśmy, jest żyjące. Nie jest to martwa litera. Słowo skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. To słowo potrafi odciąć człowieka od grzechu. Tylko to słowo. Z tego uwikłania, które mamy, z tego zniewolenia, które jest, nic innego nas nie potrafi odciąć. Tylko to słowo, które jest żywe, które przenika do rozdzielenia ducha i duszy, stawów i szpików, zdolno sądzić pragnienia i myśli serca. I to spojrzenie, jak słyszeliśmy, że Jezus przechodząc obok komory celnej ujrzał Lewiego, spojrzał na niego. To było to właśnie spojrzenie, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. W tym spojrzeniu zobaczył się Lewi. Zobaczył całą tą swoją biedę, to swoje zakłamanie, to wewnętrzne oszustwo, które miał. To przekonanie, że życie da mu pieniądz, obojętnie jakim kosztem, oczywiście kosztem innych, bo zawsze taki jest grzech, że promuje człowieka, wydaje mu się, że promuje kosztem drugiego. Ja się wywyższę, ten drugi pod moimi butami. Wyjdę po jego grzbiecie na sam szczyt. Nie ma stworzenia, które by było dla niego niewidzialne. Przeciwnie, wszystko jest okryte, odkryte, odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Takim się poczuł Lewi. Wszystko jest odsłonięte przed oczyma Chrystusa, który przychodził. I to jest to spojrzenie, które Pan Bóg nieustannie kieruje też do nas. Po to przychodzi Słowo Boże w naszym życiu, żebyśmy zobaczyli to nasze życie wewnętrzne, żebyśmy zobaczyli
te wszystkie uwikłania, które my mamy. I to jest to, ta wolność wewnętrzna, którą Pan Bóg daje. Że Pan Bóg właśnie nie chce nas w sposób przemocowy wyrwać, zmusić do czegoś, do chodzenia za Nim. To tak nie funkcjonuje. Nikt za Chrystusem nie jest w stanie pójść jak niewolnik. Jak człowiek zobaczy, w jakiej niewoli jest i Chrystus, który przychodzi, żeby człowieka odkupić. To jest to słowo, które mówi, że Chrystus jest odkupicielem, znaczy ten, który nas wykupił. Chrystus nas znalazł gdzie? Na targu niewolników. Biednych, związanych, wydanych. I teraz to odkupienie polega na tym, że Chrystus sam siebie zaprzedał, żebyśmy mogli być wolni. Jak człowiek tego nie odkryje, że miłość Pana Boga spowodowała to, że On się zdecydował na ten krok. Nie nasza wielkość, byliśmy tacy wspaniali. Nie, wręcz przeciwnie. Tylko i wyłącznie Jego miłość. Bo też to słowo mówi dalej, że to słowo jest kim? Jest wielkim arcykapłanem, który przychodzi przez niebiosa. Że to jest ta cena, którą zapłacił też Chrystus za Lewiego, za celników, za grzeszników, za mnie, jest jaka? To, że On stał się arcykapłanem, ale nie tylko tym arcykapłanem w pięknych szatach. Że On jest arcykapłanem i jednocześnie ofiarą. Że On złożył siebie samego w ofierze. On siebie wydał. On siebie dał zmasakrować za mój grzech. To zobaczył Lewi. Tę miłość odkrył. Ta miłość pociągała też tych innych grzeszników. Przybliżyli się, znowu jak to czytanie mówi, z ufnością do tronu łaski. Ten tron łaski to krzyż. To jest ta miłość, która wydała się za mnie, biorąc moje grzechy na siebie. I nie muszę od tego uciekać, czując się oskarżonym, że to moja wina. Owszem, moja wina, ale to jest tron łaski, że Pan Bóg to uczynił dla mnie i za mnie. Po co? Abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Kiedy jest to stosowna chwila? Teraz. Kiedy słucham tego słowa, kiedy jestem na Eucharystii, kiedy mam możliwość dotknąć Pana Boga. Tu i teraz. Kiedy mogę odpowiedzieć jak Lewi na to wołanie, pójdź za mną. Przynajmniej to wewnętrzne pogodzenie się z tą wolą Bożą. Chcę pójść za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Chcę się do Ciebie przywiązać. Pociągnij mnie ze sobą. Pobiegnijmy. Amen. Ferme ton trône, depuis toujours tu es la sainteté, l'ornement.